Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars The Complete Saga. Jakby to już mi się język plączy. Fantastycznie, to bardzo dobrze. Na pewno tak powinno być. Chyba mnie słychać. Słychać mnie na banku. Słuchajcie. Szósty film. Return of the Jedi. Episode 6. Czyli jesteśmy już w ostatnim epizodzie. Czeka nas ostatnie 6 poziomów i będzie to niestety koniec gry. Dlaczego mówię niestety? Bo gra jest naprawdę dobra i lecimy z pierwszą częścią, czyli Jabba's Palace, pałac Jabby. Pomienimy. Obejrzyjmy cutscenkę, ja się napiję, pozwólcie. Przyleciał Lord Vader i się zakrztucił trochę. Przyleciał nadzorować pracę nad budową Gwiazdy Śmierci. Przepraszam, bardzo mi się dzisiaj język włączy. A C-3PO i R2-D2 zmierzają w stronę pałacu Jabby. C-3PO puka w drzwi. Czy nas wpuszczą? O, ależ oczywiście wpuścili nas. A wszystko widzi Leia razem z Chewbacką. Dobrze, wkraczamy do akcji. No i jesteśmy w... O Jezu, coś mi przylagowało. Jeszcze jest dobrze. Jesteśmy w powrocie Jedi. Włączmy sobie wszystkie dodatki. Power Break Detector, Character Stats oraz Score razy 2. Ja mam nadzieję tylko, że wy nie słyszycie psa, co mi tam szczeka na dworze. Ja sobie przyciszę słuchawki, bo chcę słyszeć, czy będzie już na dworze na tyle głośno, że muszę zamykać okno. Bo pies mi szczeka za głową od godziny. Aha, to do mnie strzela. Fajnie się bawić. Ty, jak to rozwalić? Dobrze, 4 razy. Ja już chyba w ogóle domyśliłem się, dlaczego mi kasa nie wypada, co nad tym się głowiłem w ostatnim odcinku, że jak umieram, to do mnie kasa nie wypada. I to chyba jest od tego, że ja mam ten mnożnik, bo żeby sobie nie robić tak, że zabiję się i wypadną ze mnie 4000, ja sobie zbiorę ich 8, nie? No, bo to było troszeczkę oszukaństwo. No nie wiem, wydaje mi się, że na takiej zasadzie to funkcjonuje. Co ja mówiłem, że jesteśmy już w powrocie Jedi, bo ostatni film. Jeśli nie najlepszym, to jedną z tych lepszych części. Dziwnie tak mówić, kiedy było ich tylko 6. Bo tej nowej trylogii całej z Rey i Finem to ja nawet nie liczę, bo to jest też parodia Gwiezdnych Wojen. Tak przynajmniej w mojej opinii subiektywnej. Dobrze, więc zabijamy typów tutaj. Zamykamy to, żeby już tam nie przychodzili. Pytanie, czy to się po jakimś czasie otwiera, czy to już zostaje zamknięte. Aha, ale tutaj była taka jedna fajna rzecz. Zapomniałem to zbudować zanim ich ten... zabiliśmy. Najgorzej. To się buduje. I to gra. Oni wtedy cisną na gitarach. Najgorzej, zapomniałem o tym. Aha, i tam jest... O, właśnie. I tam jest czerwony klocek, do którego się dostać niestety nie damy rady, bo znowu potrzebna jest nam postać niestandardowa. Na pewno, mi się teraz będzie grało lepiej niż przez ostatnie kilka odcinków, bo pamiętam, że
te poziomy z powrotu Jedi są troszeczkę ciekawsze niż jeszcze jednak z Imperium kontratakuje, tam poziomy były troszeczkę nudnawe. Nudzą mnie troszeczkę takie poziomy, gdzie się typowo statkiem lata, tak jak na przykład tym lotem Sokoła, no bo co tam się robi? No tak naprawdę się lata i rozwala asteroidy, no. Nic ciekawego to jakby nie wnosi, no przynajmniej dla mnie. Może kogoś jara sam fakt latania statkiem i to jest jak najbardziej spoko, ale tak o Jezu, ona może rzucać bombami jak ma. Wow. Dobra, wchodzimy. I kto tu jest? I kto tu jest? Luke Skywalker jako już mistrz Jedi. Super, to mi się podoba. To jest postać, na którą ja czekałem od samego początku rozgrywki, żeby móc pograć Luke'em jako rycerzem Jedi, czyli po prostu... pierwszym prawowitym w ogóle Jedi. Takim najciekawszym z oryginalnej trylogii, właściwie jedynym, bo Jody tutaj jakoś tak super nie liczymy, niby na Kenobiego, bo oni tutaj mieli mały udział w tym wszystkim. Joda był jedynie nauczycielem, a Ben Kenobi mu tam powiedział, że ojca jego znał. I że Vader zabił Anakina, a to nie do końca była prawda, po czym Luke się później przekonał. Budujemy tutaj skrzyneczkę. I co to za skrzyneczka? Tę skrzyneczkę chyba trzeba ustawić. A tu w ogóle była taka usunięta cutscenka. A nie! Tam jest czerwony plotek. O nie! To ja to teraz zepsułem. Trzeba było tego nie przesuwać. O, dobra, i tak się udało. To jest szczęście, już myślałem, że się nie uda. Tu była taka fajna cutscenka, jak Luke Skywalker. Ja tak na wszelki wypadek zamknę to okno, bo tak szczeka ten pies, że nie wiem, czy wy to słyszycie, ale zamknę okno. Wiecie, typowo, no profilaktyki nie zawiera. Ale raczej mnie powinniście teraz widzieć, bo jeszcze przed kamerką się umiem ustawić, na taki tempy jeszcze nie jestem, ale zobaczymy, jak to wygląda. Czyli tak, Leia musisz tutaj pomachać do kamerki i możemy się przenosić już do następnej lokacji. A teraz dzisiaj to mi się super gra po prostu. Wczoraj troszeczkę nudnawo, ale dzisiaj naprawdę gram z ogromną chęcią. A Luke może ich tutaj dusić. O, to jest w ogóle fajny element. Okej, mamy 39 tysięcy. Odstałem, że trzeba ich będzie około 45, bo tak na razie mi na to wskazują te tutaj. No jak się nazywają? No ten prawdziwy Jedi, te monetki tam. Chociaż może bardziej nie 45, tylko tak 42. No 43, dobra, czyli tak wyglądało. Ciebie podniesiemy do góry i tam teraz musisz wejść. Dobrze, teraz tego udusimy. I możemy przeciągać bajchy. Dobrze, i teraz Leia w stroju łowcy nagród może nam to wysadzić bombą, bo ona może teraz bomby wysadzić. Łowcy nagród mogą wysadzić bomby. Dlatego ona za owego przebranego może taką bombą sobie rzucić. A tutaj co mamy? Tutaj mamy... Aha, chronić trzeba Leia, bo oni wszyscy chcą jej strącić ten hełm teraz. Albo nie, oni biegną w moją stronę. W LEGO Star Wars... LEGO Star Wars 2. Pamiętam, że było tak, że oni to wpierw się rzucali na nią, jak ona miała tę maskę i nie wiem dlaczego tak to działało. Ale tak jakoś mieli, że się od razu na nią rzucali. Dobrze, możemy iść dalej, ale zobaczmy, co jest tutaj jeszcze. Co to zbywa? A to jest takie po prostu. Do... A nie. To też była jakaś taka bomba. Tam dalej iść nie można. Dobrze, no to w takim wypadku idziemy dalej. No słuchajcie, no, co można powiedzieć. Ciśniemy po prostu dalej, zbieramy te pieniążki, bo są bardzo ważne. Aha, i tutaj jest takie coś, że ta podłoga nam się zapada. A ja gram w klasy,
Ło, jak co się stało? Ale się przycięło. To co woje? Za stara gra chyba na system. Dobra, czekajcie. Tu mamy robota. Robota się wysadzi w powietrze. Dawajcie kasę, to chcemy. Biegniemy tędy. Hop, siup, i to mi się podoba. Kolejne roboty są do wysadzenia w powietrze. Ale tu już jest inna kwestia. Przydałoby się magnes na monety taki do... Ło, spadłem. Myślałem, że on mnie zabił przez chwilę, a ja po prostu... O nie! Strącili lej maskę, co my teraz zrobimy. Tylko nie to. Dobra. To trzeba będzie zbudować. I teraz to będzie taka śmieszna kwestia. Tu będzie trzeba tym kierować tak jakby strzałkami. Tylko gdzie się te strzałki brało? Aha, tutaj. Raz. I dwa. I to trzeba zbudować teraz. Jak się to zbuduje? Tu zbudowaliśmy sobie taką klawiaturę. Daj, złaś. I to sobie wtedy leci tam. A my musimy wskoczyć na przykład do takiego C3PO. Żeby go uwolnić. I teraz możemy dopiero... I teraz możemy dopiero do R2D2 tym lecieć. Dobrze jest. Dobra, Artur teraz nam otwiera drzwi. Aha, bo C3PO jeszcze musi z drugiej strony, tak? No dokładnie. Teraz przenosimy się... No tam, ja chcę grać Luke'em. To jest teraz najlepsza postać tutaj, jaka nam znana. Bo od jakiegoś czasu nie miałem okazji zagrać takim prawdziwym Jedi z pelerynką. Znaczy miałem okazję zagrać Benem Kenobim, ale... Nie było to tak efektywne, jak teraz Luke'em. Ale tak fajnie wrzeszczą, jak się je zabija. To jest po prostu dźwięk wyciągnięty z filmu. Bo to pamiętam, jak tego potwora... Potwora, nie wiem jak one się nazywają te odrzędy. Jak go zeżarł ten potwór tutaj, co siedzi pod pałacem. Jak? Co tam było? Sarlak to był ten piaskowy. Rancor? Rancor to był? Chyba tak. No to w każdym razie jak on zżerał tego tutaj ropucha, co go właśnie ja zabiłem, to właśnie taki dźwięk był wydany przez niego i to jest po prostu wyciągnięty centralnie dźwięk z filmu. I to jest cudowne, czyli orzeszki po prostu, jakie dźwięk z filmu był wyciągnięty. Oczywiście mówię o tak sprytnie wyciągniętym i włożonym dźwięku na przykład przy zabijaniu przeciwnika, a nie o całych dialogach w cutscenkach. Bo... No tak, no to nie jest złe jak te postacie gadają, ale jednak troszkę lepsze mi się wydaje, że te gry Lego były jak nie gadały, bo to miało taką swoją magię. No zobaczcie, teraz jakbyście grali w... Teraz jakbyście grali w nową grę Lego, to by był taki problem, że oni by cały czas nawijali w kółko, nawet w trakcie rozgrywki. I przez to mi by było ciężej na przykład prowadzić odcinek, bo nie mógłbym tak nawijać prosto, bo trochę bym też musiał wysłuchiwać tego, co oni gadają. No i tak będzie niestety w LEGO Star Wars Skywalker Saga. Chyba, że jednak się posilą na to, żeby tam dialogów nie było, żeby tam była typowo... Żeby tam była typowo mimika. Bo ludzie chcieli coś takiego, ale wątpię, że oni się posilą na to. Bo to by zaburzyło cały dzisiejszy system troszeczkę tych gier Lego, no ale... Byłoby to ciekawe na pewno. Byłby to taki fajny throwback. To musimy... Co musimy? No Artu musi się tutaj dostać. Wydaje mi się, nie będzie strasznym problemem, bo... O, dzięki Artu. Aha! On wam może zrobić most teraz.
Tym, że tego mostu niekoniecznie musieliśmy robić, bo mogliśmy po prostu tutaj kliknąć i teleportować wszystkich, co ma zrobić C-3PO. Ty, skąd on się tu wziął, jak ja zamknąłem? Tak fajnie można nimi ciepać. Oj, to był błąd zamykać to okno, bo jest teraz tak gorąco. To jednak będę musiał zaraz je otworzyć, ale to jest dobre po skończeniu materiału. O, zabił mnie. Wracaj, skąd żeś przyszedł. Rozwaliliśmy ich teraz totalnie. Tego też trzeba posłać daleko stąd. Dobra, włączymy im radio. O ty frajerze. Ale tylko dusia nie buduj, co ty robisz? Dobrze, a teraz Leia szybko przechwytuje hełm i idzie pomachać tutaj. Gdzie to tu trzeba było pomachać? Aha, ja mogę w ogóle to zamknąć, nie? Gdzie to ona musiała tutaj pomachać? Czy to się po prostu otworzy teraz? Tak, po prostu się otworzyło. Wchodzimy tu. Nie walczmy z nimi, bo Leia musi iść tutaj pomachać do tego, tak więc da się bardzo łatwo zacząć walkę. Pomachajmy i włącza się cutscenka. Leia przyszła pomóc Hanowi, odmrozić go. No i mamy Hana Solo. A, Jabba the Hutt, zboczeniec, siedzi z boku i wszystko podgląda. No widać po nim, że na takiego się nadaje. No patrzcie, jaki gruba z niego. Widać, że to musi być gór. W Clone Warsach była taka misja. Walczymy teraz z tym właśnie... Jak on się nazywa, ten hod? Dokończę. Dobrze. W Clone Warsach była taka misja. Lego Star Wars 3 oczywiście mam na myśli. Co trzeba było odzyskać Jabby dziecko. Aha, dobra, wiem jak to działa już. Już pamiętam. Odpalamy to. Pani Luke. Dobra. On go bierze teraz i idzie gdzieś na bok do zewnątrz. A Han Solo nie powinien być teraz ślepy. Teraz strzelamy w to. No i tak się to robi. No ale widać, że bot też jest inteligentny i robotów się nie tyka. Weźmy sobie tego power upa, bo szkoda by było go nie zebrać. Tak się to robi. A tam jest... Bo to jest jak na złość. To jest jak na złość zrobione, żeby zrobić to na trybie gry swobodnej. Ty, oddawaj mi tego Luka, co jest? Gdzie jest Luke Skywalker? Chodź po Luke. To trzeba przeciągnąć. I dawaj, czuj! O to chodzi. I po potworze. Jak pozbyć się potwora? Tutorial. No ale jak wiadomo, Jabba ma w zapasie więcej potworów.
licząc oczywiście jego. Dobra, teraz zabierze nas prawdopodobnie do Sarlaka, tak on miał Sarlak? Ale Leje nam tu uwięził. To niedobrze. Będzie trzeba ją uratować. Mówiłem, że zboczeniec, no tak? Z takimi to się nie rozmawia, nie? Level complete, free play unlocked, super coś tam. Nie mam pojęcia, o co chodziło. No boż, to był taki ten chłopca nagród. O ile się nie mylę. A pewnie się nie mylę, ale jest takie prawdopodobieństwo, dlatego dodaję, że o ile się nie mylę. Słuchajcie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku, górę, udostępnieniu i subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze jej nie zostawiliście. Tak więc, do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie i cześć.